Bardzo proszę pan radny Marcin Pawłowicz. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, moje pytanie dotyczy przejazdu kolejowego tutaj w Łodzi. Jak wiadomo, od niecałych 2 tygodni jest on zamknięty. Teraz okazuje się kolejny komunikat w firmie Astali, iż będzie ten przejazd zamknięty jeszcze do 10. Jak wiadomo, jest to ogromna możliwość zarówno dla mieszkańców Tarnowej Łąki, jak i zakładów Agrobenzyna. Pytanie, czy oni w ogóle uzgadniają to z kimś, czy to jest firma, która sama decyduje o tym i czy my mamy możliwość wpłynięcia tak na nich i przedstawienia ich naszego stanowiska, gdyż tak ludzie chodzą, obserwują przez te 10 dni, których objazd jest zamknięty. Bardzo niewiele prac tam postępuje, tak? Zostało to wykorytowane, w zasadzie pracowników nie ma, tak stoi, ludzie się bulwersują. No, pytanie, czy można coś tu zrobić w ogóle, tak? Dobrze, dziękuję. I następny pan radny Wody Maciej. Ja również w tej sprawie, bo tutaj jakaś jest niezgodność tych komunikatów, bo mówi się, że 1 czerwca będzie zamknięty przejazd na ulicy Górowskiej, czy 1 maja w Zaborowie. Tak, cały znowu tranzyt ma iść od 1 czerwca przez Kłodę. Przez Kłodę wskazany jest kierunek, a tutaj słyszę, że do 10, no to coś nie tak z tymi właśnie, z tą komunikacją między tą firmą Astaldi, a tutaj z tym. A w związku z powyższym, jeżeli już będzie otwarty ten przejazd w Kłodzie, to aż strach się bać, co będzie się działo, jak ruszą ciężarówki, które jeździły normalnie przez Pruścinę do Leszna, a teraz pójdą przez Rydzynę, tak? I przez Kłodę. Także na tą chwilę już jest ciężko przejść ulicę, mimo to, że jest przejazd zamknięty, to ten ruch ciężarówek dowożących do budowy tłuczeń, podkłady i tak dalej, inne rzeczy wcale nie ustał, a do tego jeszcze się nasili ruchem, który normalnie idzie drogą 323 Góra Leszno. Także prosiłbym, żeby tutaj też się przyjrzeć tej sprawie, nie wiem, nie jest to nasza droga, jest to powiatowa, na jakieś służby, żeby od czasu do czasu się pokazały mundurowe, żeby troszeczkę utemperować tych kierowców. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, odpowiem na zapytania, jeżeli chodzi o przejazd kolejowych. Szanowny Panie Radny, z nami nikt nie uzgadniał, jest to droga powiatowa. Z tego co wiem, odbywały się rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych. My byliśmy przeciwni, nawet proponowaliśmy ruch wahadłowy i walczyliśmy również o to przejście dla pieszych, tak żeby tutaj porozmawiałem z panem dyrektorem, z panem przełożonym, również prosiłem o to, żebyśmy zawalczyli chociaż o to przejście, tak żeby pracownicy mogli sobie spokojnie przejść przez tory i dojść do agrowycyna. Interpelacja, zapytanie pana radnego Bartka Szewczyka. No chyba, że nie wiem, chyba, że zawnioskujemy, tak jak z tego co wiem, gmina Rawicz zawnioskowała. Tak to były gminne drogi, ale możemy złożyć interpelację do pana starosty, do pana kierownika Zarządu Dróg Powiatowych, no żeby zakazał, tak? No, dokładnie. Poruszania się dużych samochodów na drodze powiatowej. Dojazd do posesji, tabliczka, jest sprawa zlecona i tak jak z tabliczką w Skorzenicach, tak się... Jest. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałbym uściślić, panie radny, bo chodzi o to, że Zaborowo będzie zamknięte i objazd jest przez Rydzynę, tak? Tak, będzie. Planowano, tak naprawdę można się przez Szyżowice dojechać przez Henrykowo, więc... Tam będzie też dla osobowych, a powyżej 3,5 tony jest cały ruch skierowany na Czerninę, Tarnową, Kaptyzję, także cały ten ruch jest... Ale będzie bywał przez Kaczkowo, Kaczkowo, że nie będzie, bo... Myślę, że trochę na prawo dalej nie zamieniono. Na początek przez... Później, na bok ten właśnie. Do 10 później. Pan radny Hieronim Cukier, może nam coś wyjaśnić? Firma ta prowadząca te roboty na wsi kolejowym złożyła stosowny wniosek do Zarządu Dróg, przedstawiła projekt organizacji ruchu na czas zamknięcia, dostała decyzję na określony czas. I teraz jak się dowiadujemy, że do 10, to na pewno przedłuży tą decyzję. To jest inwestycja rządowa,
ich trochę inne prawa obowiązują jak takie roboty zwykłe, takie. Także oni po prostu mają kierunek nadany i w zasadzie to wszystko robią, żeby pod siebie, żeby jak najprościej, jak najtaniej te roboty prowadzić. No, zarząd dróg przymyka oko, bo i na poboczu przed przejazdem kolejowym wszystkie pojazdy, które pracownicy z Agro tam parkują, pozwala, tam nie stawiamy znaków, żadnych zakaz zatrzymywania stoju. Firma ta zobowiązana jest równać to pobocze, żeby na stoju nie było, nawet pewne szanowne roboty, żeby podbudowę zrobić w skutki, ale to już tam nie zrobił i wnoszy. No jest problem, roboty na to muszą być zrobione z kosztem jakim, na użytkownika. No, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.